Dubbing. Fantastyczne zjawisko aktorskie, czy też para aktorskie, jakby niektórzy pewnie nazwali. Jest to najciekawsza część wokół grania, jaką w ogóle mogę się zajmować. Daje mi olbrzymią ilość radości. Chichram się jak dziecko i nieco wracam do świata, za którym czasami tęsknię. Naiwnej, czystej, eksplorującej, improwizującej nowe obszary robocie. Uwielbiam bajki, kolekcjonuję je. Teraz jeszcze mam dodatkowy powód, bo córeczka moja za chwilę dorośnie do momentu, w którym będzie mogła cokolwiek z tego zrozumieć. Mam nadzieję uzbierać wtedy spory już pakiecik płyt i filmów. Maleńka Maybe, twój tatuś kocha cię. Gdy ludzie źli cię zechcą skrzywdzić, to powiem, że... W temacie bajek, twoja ulubiona bajka z lat dzieciństwa? Ja kolekcjonuję bajki, uwielbiam je i właściwie z dziecięcych lat to oglądałem to, co wszyscy, myśmy nie mieli specjalnie wyboru. Natomiast takich ulubionych to dawno temu W trawie, to jest sprzed chyba 15 lat bajka, którą bardzo lubię i za dubbing również. Odrobinę nieskromnie bardzo lubię Mega Mocnego, w którym zagrałem Mega Mocnego właśnie. Ja zdecydowałem się na coś skromniejszego. Mega Mocny! Niebywale przystojny wirtuoz wszelkiej nikczemności. To jest jedna z takich mądrzejszych bajek i pięknych, bo chyba jako pierwsza, może i za to właśnie najbardziej lubię, jako pierwsza zmieniła nieco podział czarno-biały na dobrego i złego. Tutaj w przypadku Mega Mocnego zły stał się zły poprzez brak akceptacji, a po prostu był osobą wybitną, był indywidualistą, więc skoro nie pozwolono być dobrym, bo był lepszy, to stał się najlepszym wśród złych. Ten drobny niuans sprawił, że bardzo tę bajkę lubię i gdzieś chowam w takiej życzliwej pamięci. Pająk. Nawet drobne ukłucie tego arachnis śmiercionis wywołuje paraliż. No! Zabierz go! Możemy o jakąś próbkę dubbingu? To jest niemożliwe, dlatego że ja nie używam pamięci w tej pracy. Ja używam raczej słuchu, wyobraźni, intuicji i właściwie głównie improwizuję. Więc tak naprawdę, że mam tekst, mam dane od reżysera, ale jednak głównie improwizuję. I nie chowam w pamięci ani nie wiem, postaci z Madagaskaru, ani ze Spidermana, ani nie chowam tego. Pracuję tu i teraz, mam na myśli czas przeszły, kiedy jestem w studio. A teraz wyjedź i nigdy nie wracaj! Ale my właśnie jedziemy do Stanów! No właśnie tutaj potrzeba stąd tej wyobraźni, jednak uwielbiam ten element improwizacji właśnie za to, że ona kreuje nawet bez partnera, zawsze, no nie zawsze, oby jak najczęściej, coś wyjątkowego, co z ową energią ma dużo wspólnego mimo braku partnera. Łowca elfów, morderca kobiet i dzieci, dwukrotnie odznaczony za męstwo w boju. To jest najohydniejsza rzecz, jaką widziałem! Wszystkie się ślizgają.